imię Magda Ali. Od jakiegoś czasu, od paru dobrych lat, mieszkam w Londynie i opowiem Wam teraz historię, jak się tutaj znalazłam. Mieszkając w Londynie, w mieście tak jakby futurystycznym, tak rozbudowanym kapitalistycznie, pracując w biurze, w finansach, tak zaczęłam odczuwać jakiś brak w swoim życiu. Zaczęłam się rozglądać po znajomych, po rodzinie i widziałam, że wszyscy polegają jakby na innych do załatwiania takich prostych spraw, jak gotowanie, jak wytwarzanie naczyń, jak nieumiejętność zbudowania, nie wiem, jakiegoś domu, pieca, okej. Okay. Tak zaczęłam tak zastanawiać się nad tym, dlaczego ludzie zatracili umiejętności fizyczne, rzemiosła. Widziałam po prostu wszędzie wokół fabryczność rzeczywistości i zaczęłam odczuwać w sobie takie pragnienie nauczenia się czegoś, robienia tego własnymi rękami od początku do końca i szukając różnych metod, może wyrazu i różnych technik, jedna jakoś bardzo mi się zapamiętała, dlatego że szukam może też jakiegoś rodzaju spirytualizmu. Nie chcę czegoś tak robić tempo fizycznie, tylko chciałabym rozumieć, jakie są koncepty, które może powodują, że dana rzecz, która jest wytworzona, jest taka, nie inna. No i tak zaczęłam szukać, stwierdziłam, że może glina będzie to. Poszłam na pewne warsztaty w Londynie, ale niestety byłam trochę zniechęcona, dlatego że jestem osobą dość niemanualną, która nigdy nie miała jakby jakichś umiejętności technicznych i potrzebowałam trochę, żeby mnie ktoś trzymał za rączkę, potrzebowałam indywidualnego podejścia, metodologii specjalnie dopasowanej do Magdy Ali. No i na tamtych warsztatach wszyscy byli traktowani dość jednoznacznie i ciężko było po prostu mi jakby nauczyć się, jakby pojąć wiedzę, która była przedstawiana na tych zajęciach. Trochę się zniechęciłam do gliny, muszę przyznać, ale jakoś tak coś mi tknęło, żeby jeszcze może się nie poddać, jeszcze czegoś poszukać. I szukałam mistrza raku w Polsce. I na szczęście na Śląsku właśnie znalazłam stronę Aleksandry Kwolek. Byłam dość zaskoczona, bo jest to artysta, który jednocześnie udziela zajęć. Bardzo mi zaimponowały przede wszystkim jej rzeźby, w sposób, w jaki wypowiadała się o tej dziedzinie raku. Widziałam, że nie podchodzi do tego tylko ze strony takiej fizycznej, tylko faktycznie interesuje się filozofią jakby robienia tego, tej perfekcji w nieperfekcji itd. I no, nie mogę powiedzieć, zaimponowało mi to. Nie wiedziałam, czy się zgodzi na jakieś intensywne zajęcia ze mną, ale zaryzykowałam i napisałam maila. No i akurat wyszło to, że Ola powiedziała: Magda, będę miała dla Ciebie tyle i tyle czasu. Zobaczymy, czy będziemy w stanie wypalić wszystko w jeden tydzień. Dzień w dzień, od poniedziałku do soboty, tak widziałyśmy się po 2-3 godziny. Ola cały czas mnie informowała o rodzajach gliny, o rodzajach pieców, o różnych technikach, przede wszystkim myślę o też filozofii raku, czyli perfekcja w nieperfekcji. I było to dość zabawne, bo akurat jest glina szamotowa, której się używa do raku. Jest dość taka gruboziarnista, taka konkretna, toporna. Też taka często odczuwałam, że ja jestem taka, jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, bo jednak jeszcze nie byłam jakby taka zorientowana w temacie. No i powoli zaczęłam budować i o dziwo budowałam rzeczy, o których kompletnie nie wyobrażałam sobie, że będę w stanie wytworzyć. Cud się zdarzył. Pod Oli pilnym okiem nauczyłam się wygładzania, kształtowania różnych form tworzenia i następnie też nauczyłyśmy się szkliwienia, w jaki sposób różne reakcje chemiczne zachodzą i jakie są efekty tego. Oczywiście skupiałyśmy się na raku, czyli na różnych tlenkach, redukcjach. Trochę mój mózg napuchł po tym tygodniu, bo naprawdę było bardzo dużo wiedzy do przyswojenia, ale po pierwsze własnymi rękami zbudowałam wazon, własnymi rękami oszkliłam wazon i co lepsze, w sobotę specjalnie dla mnie Zbyszek i Ola
odpalili piec raku. Technika raku jest bardzo zaskakująca. Przede wszystkim jak oglądałam naczynia czy tworzywa raku, widziałam, jakby czuć było od nich takim spokojem, koncentracją, medytacją. Natomiast co mnie zaskoczyło w tej technice, jest to, to są to emocje związane po pierwsze oczywiście z wytworem tego, jest ten medytacyjny element. Natomiast wypalanie raku jest procesem bardzo dynamicznym, jest procesem takim, w którym myślę, że widzę Hefajstosa i Hadesa, jak walczą ze sobą. Wsadzamy naczynia do pieca. Mocny dźwięk gazu, jak jest wpuszczany do pomieszczenia, w którym ogrzewamy. Po pierwsze, to jest też takie stymulujące. Ściągamy górę pieca, wszystko jest takie żarzące się czerwienią. Takiego koloru już dawno nie widziałam. Potem oczywiście trzeba mieć ubrane bardzo grube rękawice i szczypce i wyciągamy. Jest to proces bardzo stresujący i adrenalina skakała mi mocno, biorąc pod uwagę fakt, że wiadomo, no, człowiek się przywiązał do naczynia. Jeżeli źle się chwyci, może coś się złamać. Czyli cały czas siedzisz na krawędzi siedzenia i modlisz się, żeby kolejny stan przeszedł bez żadnych jakby poślizgów. Nauczyłam się metod końskiego włosa, takiego oszkliwienia. Dmuchaliśmy na naczynia, żeby bardziej popękały. Najbardziej byłam zaskoczona właśnie wkładaniem naczyń, które zostały już wypalone i oszkliwione, do redukcyjnego kontenera, gdzie buchał dym, buchał ogień i trzeba było naprawdę kontrolować swoje ruchy, żeby nie stracić może paru włosów. Ale dość intensywne też było wrzucanie tych rozrażonych naczyń do wody, to bulgotanie, te dźwięki. Widać, jak ten proces jest żywy i taki szalony. Mamy do czynienia, że obcujemy z żywiołem ziemi, że faktycznie jest człowiek, ogień, ziemia, glina. Jest to świetne uczucie takiego powrotu do korzeni. Czuję się bardzo uwolniona. Czuję, że jestem w stanie teraz sobie poradzić wiele bardziej niż kiedy indziej, więc nie tylko nauczyłam się sztuki, nauczyłam się również czegoś o sobie i zapraszam do spróbowania, bo naprawdę zmieniło to moje życie. I przede wszystkim czuję, że wychodzę stąd z wielką nową umiejętnością, która zmieni, myślę, że nie tylko moje życie, ale też rodziny i tak dalej. Mam zamiar wymienić wszystkie ich talerze i kubki na kubki właśnie zrobione przeze mnie. I kto wie, może kiedyś będę mogła z tego żyć, jak doprowadzę to do jakiejś perfekcji. Z ciężkim sercem wyjeżdżam jutro z kraju i trochę nie będę ukrywała, że trochę stresuję się, że może zatracę kontakt z wszystkimi informacjami, których się nauczyłam, z technikami, jakby z takim obyciem, z gliną. I na szczęście, jak tutaj Olę pytałam, co ona mogłaby mi polecić, Ola i Zbyszek mają zbiór filmów, które mówią o podstawach gliny, o podstawach technik formowania gliny. Mogę z Olą jakby przedłużyć znajomość, jak mnie nie będzie teraz. Natomiast za 2 miesiące i tak mam zamiar tutaj wrócić i chciałabym się skupiać na bardziej skomplikowanych projektach i wykorzystać już tym razem nie Olę nauczycielkę, ale Olę artystkę. Podobał mu się design, podobało mu się to szkliwienie, właśnie to szkło, jak na tym wygląda. I on, co, to zawsze jest takie czerwone? Ja mówię, nie, dla ciebie specjalnie jest czerwone.